Cześć, mam na imię Sylwia i pracuję w marketach zoologicznych z Okarina. Bardzo często podróżuję z moim psem Venu. Podczas takich chwil chcę, aby mój pies był bezpieczny i miał zapewnione komfortowe warunki. Dzisiaj razem z Oliwią, Sandrą oraz ich chihuahuami pokażemy Wam, jak bezpiecznie podróżować z psem. Z pieskiem zarówno dużym, jak i małym. Pokażemy Wam też gadżety, które są niezbędne podczas podróży ze zwierzakiem. Duże psy najbezpieczniej przewozić w transporterze umieszczonym w bagażniku, jak Atlas Car marki Fairplast. Jest solidny, ma wygodne uchwyty do przenoszenia, a dzięki unikalnemu kształtowi zmieści się w każdym aucie. Dla małych piesków idealne będą transportery marki Ibiaya. Są ultra lekkie, stylowe i kompaktowe. Dzięki wyjątkowemu materiałowi, z którego są wykonane, piance Ewa, są bardzo wytrzymałe i odporne na zabrudzenia. Zapina się je na suwaki. Występują w przeróżnych wzorach i kolorach. Laki i mrówka polecają zwłaszcza różowy i beżowy. Drzwiczki są umieszczone z przodu, a umieszczenie pieska w transporterze jest dziecinnie proste. Pamiętajcie, by na czas podróży przypiąć transporter do siedzenia za pomocą pasów. Dzięki temu piesek będzie bezpieczny nawet podczas gwałtownego hamowania. Transportery Ibiaya składają się z trzech części i bardzo łatwo można je złożyć. Mają wtedy rozmiar etui na laptopa i nie zajmują dużo miejsca. Niektóre psiaki, jak Vena, dużo bardziej wolą podróżować na tylnym siedzeniu w aucie niż w transporterze. Podczas takich wypraw przyda się mata samochodowa z Okarina, która uchroni fotele przed zabrudzeniem. Regulowane paski przypina się do zagłówków, tworząc bezpieczną dla tapicerki przestrzeń, w której znajduje się nasz pupil. Psy podróżujące na tylnym siedzeniu muszą koniecznie mieć ubrane szelki i być przypięte specjalnym adapterem do pasów, np. marki Zolux. Adapter pasuje do wszystkich modeli samochodów. Mata samochodowa posiada specjalne otwory zapinane na rzepy, przystosowane do takich akcesoriów. Pieska ubranego w szelki przypinamy do pasów. Jeśli spędzacie wakacje w mieście, polecamy Wam elegancki wózek Globetrotter marki Fairplast dla małych psów. W wózku znajduje się wpinka na obrożę lub szelki, dzięki czemu piesek nie wyskoczy z wózka. Rozkładany daszek chroni przed słońcem i deszczem. W wózku znajduje się także wygodny koszyk na akcesoria czy przysmaki, a także hamulec, który pozwala w pełni panować nad pojazdem. Pieski mogą bez przeszkód obserwować świat przez ścianki z siateczki. Wózek jest niesamowicie lekki i zwrotny. Mogą go bez przeszkód prowadzić nawet dzieci. Łatwo się go składa, przez co zajmuje mało miejsca. Niektóre psy źle znoszą podróż. Warto podać im wtedy środki no stress, np. marki Beafar. Są oparte na naturalnych preparatach i pomagają łagodzić stres oraz problemy behawioralne. Nie zapomnijcie o ochronie przeciw kleszczom. Polecamy krople Fiprotek lub Vermicon oraz obroże Permecta. Na upalne dni przyda się mata chłodząca marki Fairplast. Wypełniona jest specjalnym czynnikiem chłodzącym, który pod wpływem wagi psa aktywuje się i daje przyjemne uczucie chłodu. Nie wymaga zasilania i regeneruje się samoistnie. Nie trzeba jej schładzać w lodówce. Jak widzicie, Wenie bardzo się podoba. Na podróż koniecznie należy wziąć wodę. Polecamy zwłaszcza wodę Okanis.
ma odczyn zasadowy, jest wzbogacona wapniem i pozbawiona zanieczyszczeń. Jednym słowem, idealna dla psów. Do wody dołączona jest wygodna turystyczna miseczka. Zobaczcie sami, jak smakuje pieskom. Innowacyjnym rozwiązaniem są przenośne miski Bevikwi. Aplikator pasuje do wszystkich plastikowych butelek PET. To połączenie funkcjonalności i włoskiego designu. Miski Bevikwi są sprytnym rozwiązaniem idealnym na podróż. Wielkość miski jest dopasowana dla dużych i małych psów. Mamy nadzieję, że z tym poradnikiem wakacyjna podróż będzie bezpieczna i przyjemna. Linki do produktów znajdziecie w opisie. Życzymy Wam miłych wakacji!